Cześć wszystkim, tu Magda. Dzisiaj zapraszam Was na Get Ready With Me. W sumie tak naprawdę dzisiaj pracuję głównie, potem ewentualnie pójdę na zakupy do Biedronki, więc powiedzmy niech to będzie Get Ready With Me na dobre samopoczucie, a później na zakupy w Biedrze. I może zacznę od pielęgnacji porannej twarzy. I obecnie pielęgnację poranną zaczynam od pianki i używam na zmianę Soraya Plante roślinna pianka myjąca lub nakładam na twarz Under 20 aktywna pianka detoksykująca, dlatego że ona ma kwasy, ma kwas glikolowy, jest też malina, jeżyna i truskawka oraz betaina. Pachnie kwasami ta pianka. No, nadchodzi jesień. Ja już wdrażam kwasy w moją pielęgnację cery, aby pozbyć się takich moich tutaj krostek. Już widzę powoli poprawę. Staram się ich nie wyciskać, różnie bywa oczywiście, ale no zacznę dzisiaj od tej pianki z kwasem glikolowym. Ja tą piankę kupiłam w Rossmanie. Wiem, że jest też zielona i też jest bardzo polecana, też jest z kwasami. Osuszam cerę ręcznikiem do twarzy marki Czerszka. Mam też do tonizowania cery dwa produkty. Tutaj woda różana, przelana i mam też hydrolat z mięty pieprzowej. I dzisiaj też nałożę sobie tą miętę pieprzową. Jest ona bardzo orzeźwiająca i taka ochładzająca, bardzo przyjemna. Nie taka do przesady ochładzająca, ale czuć tą miętę. Przed kremami już tradycyjnie nakładam serum z witaminą C i mam tutaj Basic Lab, jest to emulsyjne serum antyoksydacyjne, już chyba mi się powoli kończy, bo codziennie używam to oczywiście na przebarwienia. Jest to serum w postaci lekkiej emulsji z 10% nowoczesną pochodną witaminy C, jest też jakiś koenzym Q10, no i w sumie to serum jak też inne Basic Lab są no, bardzo przyjemne i jest świetny pod krem. I akurat tą witaminę C nakładam właśnie na dzień zawsze. A na wieczór nakładam serum nawilżające pod krem. Ja widzę działanie tych ser na przebarwienia i też wydaje mi się, że ogólna świadoma pielęgnacja cery też wpływa na to, że te przebarwienia szybciej znikają, a serum z witaminą C jeszcze w tym dopomaga dodatkowo. Ja dlatego też staram się w ogóle nie robić przerw, jeśli chodzi o sera z witaminą C. Znając moje upodobania do grzebania w skórze, ale bardzo staram się tego nie robić i już jest lepiej. Tutaj może troszkę jest jeszcze gorzej, ale no widzę poprawę. I na to serum kładę krem z filtrem od Bielendy. Jest to satynowy krem ochronny SPF 50 i też tutaj dość szybko się wchłania. Nie roluje się, o ile dobrze smaruję krem w cerę. Jeśli pozostawię, no to faktycznie raz tak miałam, że mi się rolował, a tak to naprawdę jest bardzo spoko. I też dobrze nawilżam. Myślę, że już niedługo będę pod krem z filtrem jeszcze nakładała inny krem nawilżający, bo już się robi chłodniej, ale póki co taki zestaw mi odpowiada. Dobra, teraz do mnie dotarło, że zapomniałam o kremie pod oczy. Więc dzisiaj go sobie odpuszczę, ale generalnie nakładam na dzień. To się w sumie nie zmieniło, bo chyba z miesiąc temu nagrywałam pielęgnację cery. Nakładam nadal na dzień Basic Lab Serum pod oczy z peptydem i kofeiną. Ok, moja cera jest gotowa, idziemy robić makijaż i poodpowiadam na Wasze pytania. Myślę, że jeszcze razem zreanimujemy włosy. Tymczasem, bo chcę Wam pokazać fajny produkt, tymczasem nałożę moją Zazie Bands na włosy. I tak pięknie, o! Tu mi coś rośnie i nie chcę wyjść. Nie, żebym to ciągle macała i próbowała tam. Po prostu nie chcę wyjść. Dobra. Zacznijmy od korektora i mam tutaj Lovely Liquid Camouflage. Oczywiście wszystko będzie podlinkowane na dole. Słuchajcie, ja chyba nigdy mieszkając nad morzem nie byłam tak blada jak teraz, dlatego że całe lato leciałam na samoopalaczach. Trzeba od razu wchlepywać ten korektor, bo on szybko zastyga. I słuchajcie, nadal jestem wierna podkładom matującym z Annabelle Minerals, mineralnym. Naprawdę uwielbiam. Ale tak sobie testuję jakieś nowe rzeczy. I ostatnio kupiłam podkłady z Glam Shopu. Dlatego, że nigdy ich nie miałam i byłam bardzo ciekawa. Powiem Wam, że ten podkład rozświetlający jest naprawdę super.
A klasyk dziwnie się zachowuje na mojej twarzy. Mam wrażenie, że do końca się tak nie wchłania. Widać taką warstwę podkładu na twarzy i to jest dla mnie takie trochę specyficzne, bo chyba się nigdy z tym nie spotkałam, natomiast rozświetlający jest o wiele lżejszy i o wiele lepiej wygląda na mojej cerze, więc sobie dzisiaj go użyję. Ja mam odcień ciepły 2,5 i tak naprawdę jest to odcień, gdy mam samoopalacz. Teraz jest troszkę kiepsko, ale to nic, to nic. Dałam wam okienko na YouTube w zakładce społeczność do zadawania pytań i tam w sumie chyba nikt pytania nie zadał, ale dostałam trochę pytań na Instagramie, więc zacznijmy. I pani Anuszka pyta, jak zacząć, jak znaleźć czas, niby wszystko wiem, a nic nie wiem. Ja uważam, że, bo rozumiem, że sporo osób ma taki natłok informacji, no nie, jak się wdraża w tą świadomą pielęgnację, to jednak u każdego można znaleźć nowe informacje i porady i mnóstwo kosmetyków i tak dalej. I po prostu ja uważam, że najlepsze będzie wdrożenie małych kroczków. Nie od razu porywać się z motyką na słońce i wchodzić tak na 100% w świadomą pielęgnację. Oczywiście jest to super i to polecam, ale rozumiem też, że dla niektórych może być to takie zbyt duże obciążenie, więc nawet jeśli kupicie sobie jeden stylizator i raz po umyciu włosów wyjątkowo wystylizujecie sobie włosy i zobaczycie, jaki już jest efekt, to już będzie pierwszy krok do przodu. Dzięki temu pierwszemu krokowi będzie można ocenić, czy włosy to polubiły, czy nie, czy może warto poszukać jakieś takie Instagramy z podobnym typem skrętu. Można też od razu wziąć pod uwagę polecenia kosmetyków innych osób do pielęgnacji i kupić, nie wiem, jeden szampon, jedną odżywkę proteinową, jedną humektantową, emolientową i zacząć sobie kombinować. Ja jestem zdania, że najlepiej zrobić jakikolwiek pierwszy krok, ale żeby w ogóle coś zrobić w tym kierunku, bo myślę, że potem będzie coraz łatwiej. Ja też na blogu mam zakładkę o świadomej pielęgnacji i tam mam krok po kroku, od czego zacząć, jakie pierwsze zakupy poczynić, są polecane kosmetyki, więc myślę, że ta zakładka może pomóc i ja ją podepnę w opisie na dole. Bardzo ładnie wygląda ten podkład. Jak porównałam sobie klasyk do rozświetlającego, to w ogóle totalnie dwa inne produkty. Wiem, że to są inne produkty, bo to jest klasyk kryjący, a tu rozświetlający, ale no wow. Rozświetlający jest super. I nawet myślę o upiększaczu, żeby kupić, ale to później najpierw muszę zużyć to, co mam. A gąbka jest oczywiście z Glam Shopu. I teraz pod oczy nałożę puder pod oczy z Paese. Jest to puder Puff Cloud. Bardzo ładnie nawilża tą cienką skórę pod oczami. Moje brwi są wyjątkowo ciemne, nie wiem, czy zauważyliście, dlatego że nakładałam ostatnio na nie henne. Naprawdę, po prostu ja mam wszędzie tyle włosów, a na brwiach coś komuś nie wyszło, ale już mniejsza. Brwi moje namaluję pomadą Anastasia Beverly Hills Soft Brown i mam też pędzelek z Anastasia Beverly Hills. Perfekcja to nie jest, ale niech będzie. I nałożę na brwi żel do brwi marki Eveline Brow & Go. Jest spoko. Ulubiona fryzura oprócz rozpuszczonych włosów. Szczerze to ostatnio lubię sobie nakładać klamry. Tą klamrę mam z Rossmana i następnie kupiłam taką większą welurową z Handem. I fajnie się w nich czuję. Coś nowego, bo ile można też nosić ananasa na głowie. Co nie oznacza, że nie lubię ananasa, bo też bardzo lubię. To już zawsze będzie taka, wiecie, fryzura kręcona włosych. Ale opcja z klamrami jest super i w sumie chyba tylko tyle, tak jeśli chodzi o na co dzień o fryzury, bo nawet jakieś są wyjścia, większe wesela, to też w sumie wychodzę z włosami rozpuszczonymi. I też lubię tą opaskę nosić, ale raczej w tej opasce na zewnątrz nie wychodzę, tylko chodzę tak po domu. Kombinuję, jak pomalować oczy. I szczerze, chyba postawię na taki minimalizm i pokażę wam cień, który bardzo lubię i który robi robotę na całej powiece. Jest on tutaj i mam na myśli cień Holo z Glam Shopu i jest to Nude Holo. Przepiękny odcień, taki brązowy, z tą taką poświatą Holo, już nie mówiąc jak ładnie się świeci w świetle sztucznym. Super są te cienie i powróciły w ogóle na stronę Glam Shopu, ostatnio widziałam. Wiecie, już po prostu chcę się odpicować i zasiąść do pracy, następnie te moje zakupy wielkie w Biedronce, także nie będę też tutaj przedłużać. Na oczy nakładam bazę pod cienie z Glam Shopu. Oczywiście można też korektor zwykły. Jest przepiękny, to jest taki beżowy brąz, trochę chłodny. Też są chyba takie bardziej neutralne, powiedziałabym. Jakim typem urody jesteś? Wierzysz w typy urody? Powiem wam, że zastanawiałam się nieraz, jakim jestem typem
I wydaje mi się, że jestem jesienią, ale nie wiem, czy zgaszoną, czy ciepłą, ale bardzo dobrze jest mi w odcieniach brązowych, rudych, pomarańczowych. I mam też oczy brązowe, brązowe włosy i to by wszystko pasowało, ale no nie mam pewności. Czy się tak tym 100% sugeruję? Nie, bo i tak noszę kolory, w których dobrze się czuję. Ale zazwyczaj jak sobie patrzę na jesień i na kolory, które ona reprezentuje i na przykład, no zawsze wiem, że w takich kolorach będę dobrze wyglądać. I myślę, że faktycznie to jest, te analizy nie są bez powodu i że większość osób właśnie dzięki takim analizom w końcu wie, co ma ubierać i w jakich kolorach. I też się malować i tak dalej, jak mieć kolor włosów. Ale nie ukrywam, że może kiedyś bym sobie zrobiła taką analizę z ciekawości. Potem postaram się wejść do ciemnego pomieszczenia i poświecę Wam latarką na moje oczy, to zobaczycie, jak jest sztos z tym holo. Sięgnę jeszcze tylko po paletę z kolekcji Mandala z Glam Shopu, totalny matte nude. I użyję odcienia gałka muszkatułowa. Jest to dokładnie ten cień i nałożę go na dolne powiece. No i jeszcze mi tutaj brakuje czegoś wewnątrz kącika, więc nałożę jasny błysk i będzie to oczywiście Glam Shop. Odcień dekoracyjny. On jest bardzo uniwersalny, bardzo często go nakładam na wewnętrzną powiekę. Mam tu pytanie, twój must have do włosów ostatnich tygodni i aż pójdę po to do łazienki, czekajcie. Wiecie co, ja z racji tego, że przetestowałam już wiele kosmetyków, jestem takim starym wyjadaczem włosomaniaczym. Ja lubię nowości kosmetyków, lubię testować, ale najbardziej ekscytują mnie rzeczy, których jeszcze nie ma na rynku i ktoś coś wymyśli nowego. I tak właśnie jest w przypadku Harry Tail Cosmetics Wasabi stymulująca maska do skóry głowy. I może to nie jest taki must have ostatnich tygodni, bo w sumie dopiero co była premiera tego produktu i użyłam tą maskę z 5 razy czy ponad, nie wiem. Oczywiście po umyciu włosów najpierw nakładam na skórę głowy tą maskę, następnie taką inną jakąś maskę na długość i wtedy zakładam czepek, turban, no i tak z tym chodzę i czuć wtedy takie fajne chłodzenie, ten mentol czuć po prostu na skórze głowy. Na początku oczywiście posłużyłam się zaleceniami od producenta, czyli trzymałam tą maskę do 10 minut, ale potem troszkę dłużej trzymałam i jeszcze dłużej i w sumie tak nawet jak mam z pół godziny tą maskę jest ok, ale to przetestujcie na własnych skórach głowy. Moja jest po prostu taka dosyć pancerna, także u mnie to jest ok. No i dla mnie jest to kosmetyk taki wow, nie ma czegoś takiego na rynku i też fajnie czuć chłodek i tak dalej, też ma te wszystkie tam składniki, które mają przyspieszyć porost włosów, tak, i pobudzić cebulki, więc dla mnie to jest super. I ja do zrobienia kreski na powiekach użyję cienia bazę i też w sumie to jest eyeliner z kolekcji Miss Dawn Celita. Jest to odcień Prima. Jest to przepiękny odcień brązowy. I pędzelek, który już chyba mam z pół roku dobre i tak jak byłam zachwycona na początku, tak jestem teraz. Jest to pędzelek do eyelinera, do kresek z Embrush by Maxineczka i on kosztuje chyba z 6 dych, wiem, ale ciągle włosie wygląda tak samo. Najlepsze, co miałam do robienia kresek. I ten produkt jest o tyle fajny, że ja zawsze zdążę zrobić tą kreskę przed zaschnięciem. I ona się fajnie utrzymuje. Teraz tylko zalotka i tuszujemy. I mam tutaj maskarę Fairy Celeste by Pixi Cosmetics. Lash Charmer Mascara. Świetny tusz. I ma też chyba z tego co wiem bardzo dobry skład. Pięknie wydłuża rzęsy, a nie włosy. I teraz chyba jest w promocji za 20 zł bodajże. Przepięknie. Od razu inaczej oko wygląda. I mam tu jeszcze pytanie, czy siwe włosy nadal mogą się kręcić, czy raczej robią się proste i mało podatne na stylizację? Ja z własnego doświadczenia, niestety, z siwymi włosami, mogę powiedzieć, że faktycznie one totalnie mają taką inną teksturę, są bardziej takie krzywe, a nie od razu skręcone i tak dalej. Choć bardziej to widzę przy tych siwych, które akurat są siwe, bo potem jak ja już je pokryję farbą, to tak szczerze to się nad nimi nie skupiam, bo one mi się zlewają z moimi włosami i nie widzę różnicy. Wydaje mi się, że też to zależy, bo mam koleżankę, która ma kręcone włosy, ma już chyba całe włosy siwe, no i farbuję je na blond i włosy pięknie się kręcą. Na pewno ta tekstura jest inna, ten włos jest bardziej taki dziki na tle reszty, ale nadal uważam, że jest to jednak taka kwestia indywidualna, że u każdego to może być inaczej. Pokażę Wam. Tam w prezencie od mojego chłopaka Glam Shop Oriental
paleta do twarzy. To jest taki sztos, to są wypiekane produkty. Jest bronzer, róż i rozświetlacz i ja nałożę bronzer. Wydaje mi się, że ta paleta do twarzy to mi wystarczy na całe moje życie, bo ja tutaj ją używam i nie widać zużycia. Podcinanie grzywki. Zwykłe nożyczki domowe, ok? Czy lepiej specjalne fryzjerskie? Specjalne fryzjerskie. Ja kupiłam moje nożyczki chyba, ojejku, z kilka lat temu zapłaciłam 100 zł, ale nadal je mam. Nadal są ostre i wiem, że moje końcówki, których już teraz nie tnę moimi nożyczkami w domu, bo zapuszczam i mam pajęczynki, ale jak jeszcze miałam fazę na samodzielne podcinanie, no to używałam tych nożyczek i miałam pewność, że moje końcówki nie są, wiecie, nie są ani zerwane, ani... Są różne zdjęcia pod mikroskopem, jak wyglądają włosy po cięciu zwykłymi tępymi nożyczkami, a takimi fryzjerskimi jest ogromna różnica. I teraz kolejny hit mój. To jest ten róż. Ja bym w życiu kiedyś bym sobie nie kupiła takiego różu. To jest, no nie oszukujmy się, róż Barbie. Jest to Maxmo Pink Cheek. I to jest tak przepiękny kolor, że ja jestem zakochana. Odrobinę dosłownie na rękę trochę. Mi się wydaje, że ten kolor to będzie każdemu pasować. Ja, wiecie co, totalnie przekonałam się do róży, bo cera jest tak świeża i tak zdrowa i no cera bez różu, a z różem to są dwa jedne światy, totalnie. I jeszcze raz rozświetlacz. Turbo Highlight, współpraca z Mys Dom Celitą, już mam dęko, ale to jest taki stary, dobry rozświetlacz, do którego zawsze powracasz i on zawsze ładnie wygląda. Chyba już nie jest dostępny na stronie Glam Shop. I jeszcze tylko usta. Dobrze, na usta też myślę tak lightowo. Nałożę błyszczyk Fenty Beauty Fussy. Najpiękniejszy błyszczyk z całej gamy kolorów od Fenty Beauty. Jeszcze na koniec mygiełka z Glam Shopu. Mygiełka do twarzy wykończeniowa. Ma dość intensywny zapach. A jeszcze wam powiem, jak już tu jesteśmy wszyscy zgromadzeni, to pokażę wam perfumy. Są to perfumy pani Walewska Ruby i można je kupić na pewno w drogerii Natura. One są za, no nie wiem, z 20, od 20 do 30 zł. Wiecie co? One są tak piękne. One są tak piękne. Kategoria zapachu, szyprowo-owocowa, nuta głowy, do początku budząca pragnienie owocowa nuta mandarynki, truskawek i maliny, nuta serca, w sercu kompozycji odnajdziemy poruszający zmysły aromat jaśminu i poziomki, nuta głębi, zapach wieńczy, słodkie i orientalne połączenie dżemu malinowego, popcornu, patchouli i piżma. Nie umiem za bardzo opisywać zapachów, ale ten zapach jest tak przyjemny, ja go zaraz w ogóle będę tylko delikatnie czuć i on mi w ogóle nie przeszkadza. Czuję, że genialnie się podpasował do mojej skóry. Także jak będziecie mieli okazję, to polecam wypróbować ten zapach. Może są jakieś testery też w drogerii. O, wiecie co? Znalazłam fajny opis od jednej wizażanki. Zapach otwiera się nieco alkoholowo-owocowo, jak nalewka truskawkowa, dla której pani domu dorzuciła garść malin i obficie podlała to dobrym gatunkowo alkoholem. Ta faza trwa dosłownie kilkanaście sekund. Następnie truskawki nasączone alkoholem zostają rozgniecione na puszysty, lekki mus, maliny podobnie, a nasz deser zostaje dodatkowo podrasowany cząstkami świeżych mandarynek, poziomek i podsypany jaśminowym pyłkiem. Wow, ja bym chciała tak umieć opisywać zapachy. No i tu jest dalej opis, przepiękny i Miss You 00 pozdrawiam. Ale no, dobrze opisała ten zapach. Dobra, a ja idę po moją mgiełkę z wodą i zrobimy razem reanimację włosów. Ja tak generalnie już przestałam się bawić w pryskanie włosów mgiełką 100 lat. Po prostu kładę głowę pod umywalkę i moczę włosy. Ale tutaj dobrze spryskajmy sobie włosy mgiełką. One hour later. Robiłam jakiś czas temu na kanale test na żywo wosku od Sajos. Dokładnie ten. I słuchajcie, znalazłam dla niego nowe powołanie, a mianowicie jest świetny do reanimacji. On jest taki typowo emolientowy i nie jest zgodny z metodą CG, bo ma wosk pszczeli, ma parafiny, wazelinę. Jest dosyć ciężki i może niektóre włosy obciążyć, natomiast dla mnie jest boski, bo tak jak przy reanimacji zawsze mamy puch i tutaj też nie jest tak, że no nigdy nie zniwelujemy tego puchu tak w 100%, natomiast ten pięknie skręca i też włosy no nie wyglądają tak jak po reanimacji, bo jednak są fajnie skręcone, utrwalone i naprawdę czegoś takiego nawet nie wiedziałam, że szukałam do reanimacji,
ale sprawdziło się totalnie. I dzięki takiemu produktowi aż się chce reanimować. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, do czego Was oczywiście zachęcam, no to pewnie już wiecie o tym wosku do reanimacji. Ale tutaj na YouTube też trzeba powiedzieć. I ten wosk był zwłaszcza świetny na upałę, dlatego że ta parafina i te wszystkie takie składniki mocniejsze trzymały ten skręt w ryzach. Okej, przechodzę do suszenia i będę już ready. Dobra, słuchajcie, widzę, że na zbyt suchych włosach rozprowadziłam ten wosk, ale myślę, że i tak widać ten blask i jak te włosy się pięknie skręciły. Oczywiście przy Waszej reanimacji pokombinujcie z tym woskiem i z ilością wody przed nałożoną na włosy. Słuchajcie, aparat mi się przegrzał. Myślę, że wszystko już powiedziałam wcześniej, co chciałam. Dzięki Wam za oglądanie. Zapraszam Was na mojego Instagrama, zapraszam na moją grupę na Facebooku Gwardia Kelly Madeleine, na mojego bloga i wytrzymajcie się ciepło, a my oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!